Dobra, prywatny, to ja tutaj ad hoc dzisiaj i uwaga, uwaga, tak dawno, żeście nie widzieli Maciusia. Maciuś przyszedł akurat do mnie. Teraz próbuję sobie przypomnieć, kiedy był ostatni filmik, kiedy zobaczyliście Maciusia. Dawno, wiem, że dawno, na pewno przed wyjazdem do Stanów, także ponad 3 miesiące. A więc oto jest Maciuś, mój najwspanialszy Maciuś, który miał ostatnio wyrywanego ząbka. Także ma niestety o jeden kieł mniej, ale jak widzicie ma się dobrze, tutaj ma łapkę lekko ogoloną jeszcze, bo miał wenflon, ale tak poza tym ma się dobrze, nie? Dobrze się ma? Tak, ale nie robię tego filmiku, żeby wam pokazać Maciusia, absolutnie. Chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które dostałam bardzo dawno temu, a na które nigdy nie miałam czasu odpowiedzieć i wstyd mi strasznie, no mi wstyd, ale lepiej późno niż wcale. Otóż dostałam jakiś czas temu pytanie od użytkowniczki, która z jakichś powodów chce pozostać anonimowa, to znaczy nie chce, żeby powiedzieć, że zadała to pytanie. Także pozdrawiam ciebie, drogi anonimy, ty wiesz, o kogo chodzi. W każdym razie dostałam pytanie, jaka książka wpłynęła na mnie najbardziej i teraz spodobało mi się to, że to pytanie było nie jaka jest moja ulubiona książka, bo takich książek mam kilka, tylko książka, która wywarła we mnie jakieś bardzo silne emocje lub po prostu, która odbiła jakieś piętno na mnie. No i myślałam troszeczkę nad tym i oczywiście zdałam sobie sprawę, jaka to była książka. Książka nazywa się Wichrowe Wzgórza, czyli Wuthering Heights. Książka, którą czytałam na studiach na trzecim roku chyba. Jest to książka jednych ze sióstr Bronte. Chyba Emily. Aż wstyd, że nie pamiętam autorki. Chyba Emily Bronte. I teraz część z was może powiedzieć: uuu, romansidło. Jest to książka poniekąd o miłości, ale ona, prawda, jest to o miłości, jest obyczajowa, jest to też taki swego rodzaju może dramacik. Romansidło Harlekin to nie jest. Nie jest to moja ulubiona książka, wręcz powiem wam, że w życiu bym jej nie przeczytała drugi raz, a mimo wszystko wywarła na mnie niesamowite wrażenie i mogę ją z czystym sumieniem polecić. Dlaczego? Żadna książka nigdy nie wywołała we mnie tak niesamowicie silnych i negatywnych emocji. Książka opowiada o miłości pewnego pana, Heathcliffa, który został adoptowany i zakochał się jakby w Catherine, w Katarzynce. Z tym, że on jako bodajże syn cyganów, albo w każdym razie niżej postawiony starzem, Boże, niżej postawiony w nadrabinie społecznej, zakochał się w Katarzynce, która była jakby z dobrego domu, prawda? Z wzajemnością się zakochuje. Ale ona, ponieważ jest z dobrego domu i nie chce wyjść za mąż, tudzież ożenić się, czy wyjść za mąż, nigdy nie wiem, nie chce ożenić się z kimś, kto jest niżej od niej, więc niestety odrzuca jego miłość, żeby być z kimś innym. No i on to niesamowicie przeżywa i ogólnie postanawia sobie, że osiągnie sukces w życiu, i pokaże wszystkim i całemu światu, że on jest więcej wart niż etykietka, którą mu przyklejono do czoła i tak dalej. Problem jest w tym, że pan Heathcliff jest w tym momencie żądny zemsty. To znaczy, jego jedyna miłość go odrzuciła, w związku z tym będzie się wyżywał on na swojej miłości, na jej mężu i, jak się potem okazuje, również na dziecku innej Katarzynce, tej swojej miłości, czyli Katarzynki, tak? I cała książka mniej więcej opisuje miłość, ból, cierpienie tego naszego Heathcliffa i to, w jaki sposób postępuje z całym światem przez to, że tak się sparzył i przez to, że tak niesamowicie cierpi z powodu tej swojej miłości do tej swojej pierwszej Katarzynki. Maciuś, uważaj. I teraz są dwa obozy. Jest obóz pro-Heathcliffowy i jest obóz anty-Heathcliffowy. Czyli są ludzie, którzy uważają: o Jezus, on przeżył tak niesamowicie piękną miłość i to jest miłość tragiczna i jego należy podziwiać i cierpieć za niego i z płaczącym sercem tutaj rozczulać się nad nim.
Jest grupa ludzi, która uważa, że jest że Heathcliff jako postać jest kawałem gnoja, który po prostu, jako że sam nie mógł osiągnąć szczęścia, to postanowił zniszczyć życie całej masie innych ludzi. Ja się zaliczam do tej drugiej grupy. I teraz tak, czytając tę książkę i czytając to, co Heathcliff wyprawiał właśnie z mężem swojej Katarzynki i z córką swojej Katarzynki, czyli tam kolejną Katarzynką, po prostu miałam, może nie dreszcze, ale byłam wściekła. Byłam wściekła, przeklinałam i płakałam. I pamiętam, że siedziałam w tym miejscu właśnie, w tym łóżku, o godzinie 2 czy 3 rano, czytałam tę książkę i płakałam, naprawdę płakałam z wściekłości. Płakałam i wyklinałam, naprawdę, wyklinałam tego Heathcliffa, jakim on jest, no tutaj muszę się niestety brzydko wyrazić, debilem, głupkiem, skurwysynem, że tak niszczy życie ludziom wszystkim wokół siebie, niszczy życie wszystkim, ponieważ on, ojejku, jejku, nie był spełniony w miłości. I mówię, nie przeczytałabym tej książki jeszcze raz, ponieważ wywarło we mnie tak niesamowicie silne emocje. I Heathcliff jako postać jest według mnie, no inaczej, jest to, ja jestem osobą, której nie nienawidzi, czyli ja ogólnie staram się lubić wszystkich i szanować wszystkich. Natomiast Heathcliff jest jedyną postacią, którą po prostu szczerze nienawidzę od stóp do głów, z całego serca swego. I uważam, że to jak postąpił i to jak postępował właśnie z tymi wszystkimi ludźmi w tej książce było po prostu straszne. I teraz, no mówię, spotkałam się z ludźmi, którzy go kochają i uważają, że jego miłość jest tragiczna i on po prostu tak kochał tą Katarzynkę i tak strasznie cierpiał, że ona go nie wybrała. No i właśnie jest ten obóz, który mówi, pff, nic go nie usprawiedliwia, tak naprawdę nie można traktować innych ludzi źle i tak się mścić, szczególnie na ludziach, którzy jednak niczemu nie zawinili, bo córka Katarzynki, Katarzynka II, absolutnie nie zawiniła niczym i ani nie skrzywdziła go, ani nic, a jednak on się tak na niej wyżywał i tak straszliwie ona cierpiała również przez niego i... No, także jest to książka, którą mogę polecić. Tak jak widzicie i słyszycie, jest to książka o miłości, tragicznej miłości. No i ciekawa jestem, jeżeli czytaliście tę książkę, po której jesteście stronie? Jesteście pro Heathcliff czy anti-Heathcliff? No i w ogóle jakie są wasze wrażenia na temat tej książki? No tak jak ja mówiłam, ja mam bardzo silne, negatywne emocje, aczkolwiek uważam, że książka jest niesamowicie napisana. No i sam fakt, że to jest jedyna książka, która wywarła we mnie tak silne emocje, płakanie z wściekłości i siedzenie nad książką i wyklinanie jednej postaci, świadczy o tym, że jest ona dobrze napisana. Nie wiem jak jest po polsku, czytałam ją po angielsku w oryginale. Jest dosyć trudna w oryginale, powiem od razu. I ma trochę takiego słownictwa XIX-wiecznego. Najbardziej podobało mi się zdanie, troszeczkę je tutaj będę musiała zmienić, ale najbardziej podobało mi się zdanie "Oh no, he ejaculated", które w dosłownym tłumaczeniu byłoby "O nie, wyejakulował", czyli nastąpiła ejakulacja, a wiemy, co znaczy ejakulacja po polsku, prawda? Więc, a w języku angielskim w XIX wieku ejaculated oznaczało wykrzyknąć, natomiast teraz oznacza co innego, jak nie wiecie co, sprawdźcie sobie w słowniku. Także tyle, jeśli chodzi o książkę, która wywarła na mnie jakieś wrażenie. I pytanie do was. Jaka książka wywarła na was największe wrażenie? Albo pozytywne, albo negatywne. Książka, która was wzruszyła do łez, albo wzruszyła do łez wściekłości, albo was rozśmieszyła tak, że po prostu do dzisiaj ją wspominacie. Nie mówię o waszej ulubionej książce, bo to jest kompletnie coś innego i do tego może wrócimy kiedy indziej. Natomiast powiedzcie mi, napiszcie mi o książce, która sprawiła, że nigdy o niej nie zapomnicie. A już widelec ją przeczytam i tak dalej. A jak przeczytaliście Wichrowek Wzgórza, czyli Wuthering Heights, to napiszcie mi, albo zróbcie odpowiedź wideo, z przyjemnością obejrzę, przeczytam. I co, Maciuś pozdrawia, ja pozdrawiam i pamiętajcie, cały YouTube czyta dzieciom, wciąż głosujemy do niedzieli, także link poniżej. I co, see you next time, bye!